To jest problem, który jest konsekwencją zachowań naszego rządu, czy może nawet naszych rządów, bo to nie ten pierwszy rząd spowodował to, że przyjmowaliśmy kolejne obostrzenia, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla i dalej przyjmujemy tym razem kolejne pakiety klimatyczne, które są dla polskiego przemysłu i dla polskiej energetyki zabójcze. Jesteśmy państwem, które opartą energetykę ma o węgiel, węgiel brunatny, węgiel kamienny i musimy do tego wrócić. Polska musi wypowiedzieć pakiet klimatyczny i takie elektrownie jak ta w Turku będą do uratowania. To jest tylko i wyłącznie kwestia woli, a nie kwestia tego, że Unia Europejska coś nam może nakazywać. Tym bardziej, że te pakiety klimatyczne są wielką fikcją, skoro nie podpisują ich najwięksi emitenci dwutlenku węgla, Chiny, Brazylia, Stany Zjednoczone. Nie róbmy farsy, nie niszczmy własnego przemysłu i własnej energetyki w imię jakichś mrzonek ekologicznych, które są dalekie od prawdy.